Nudzi ci się ostatnio granie w Genshin'a, czy dalej będziesz grać? Dalej będę grać. Niezależnie. Ostatnio tak zauważyłem, że coraz mniej polskiego kontentu jest z Genshin'a na YouTubie. Też troszeczkę sensowne, bo nie ma o czym praktycznie nagrywać teraz z Genshin'a za bardzo. Poza tym, że będzie teraz update, to jednak Sparaj Alabys i Daily i 3 godziny zbierania mięty przez streamerów, no to tak trochę słabiutko, jeśli chodzi o ten polski content Genshin'owy i nie tylko zresztą polski. No to na przykład się dobrze bawię, bo jednak czekam na fabułę, nie? No i poza tym taki arsenał postaci to się dosyć można przyjemnie wkręcić jeszcze w granie, ale gorzej jak ktoś na bieżąco robi na 100% dosłownie wszystko. Potem jedyne co mu zostaje to właśnie Abyss, zrobi Abyss. Tylko dziennie daily, aby tak troszeczkę dzienizna zostaje z tego Genshin'a. Ja mam takie dni, że właśnie tyle robię, ale tylko cokolwiek się pojawia, od razu robię. Pierwszego dnia zrobiłam, jak tylko się wzięłam za nowego update'a, to już od razu zrobiłam questa. Byłeś hangout z Paruzan? Nie, a fajny jest? No jeszcze nie wiem, że zrobię. Nie zrobiłem. Ja w ogóle nudzą mnie hangouty, ale wiem, że w hangoucie pojawia się kolej, a ja bardzo lubię kolej, więc myślę, że zrobię jednak ten hangout Paruzan i to więcej niż 5 razy. Więcej niż raz, no. Jedyne hangouty jakie ruszyłem to z Beidou, bo też ją bardzo lubiłem, jedna z pierwszych moich mainów, Amber. Podejrzewam, Bennett teraz zrobiłem. Kogoś tam jeszcze, już nie pamiętam nawet. No to nie, ja mam wszystkie porobione, wszystkie są zrobione. A oprócz najnowszego, no bo. Będę zdesperowany i przegram Pity, to będę robić te hangouty dla Pirimu. Naprawdę. Ja sobie nawet obiecałem, że jak dostanę D, to zrobię Dragon Spine na 100%. 94. Kazman niezrobiony. Nie chcę jeść, tak. Ja nie jestem takim typem gracza, co wszystko musi mieć na 100%. Chyba jedną skrzynkę za dwa primo. Nie, ja muszę mieć na stół. Robimy eksport. Jak ty i większość graczy. Ja po prostu nie jestem w stanie to uwierzyć. Chociaż teraz tak kompasy ułatwiają sprawę, tylko jeszcze kompasa z Sumeru nie ogarnąłem. Really? Przydałoby się, no A jakoś ty nie tak. masz reputacji, czy po prostu nie zbudowałeś? Nie mam reputacji, nie? A chyba jestem niedaleko, jeśli chodzi o reputację. Aż zaraz zerknę. Ja bardzo szybko. Tam z 2 tygodnie przerwy chyba zrobiłem i później znowu raz zrobiłem, potem kolejne przerwy, kilka tygodni przerwy. W ogóle coś ci pokażę, obczaj to. No, ja mam tylko na C1. Co? Beneta? Beneta? Nie, Beneta to mam na C6. No właśnie. No, Także ale Bennett to był jedna z moich pierwszych C6 postaci, jakby. u mnie Diona, której najbardziej nie lubiłem na początku i ja ona jako pierwsza C6, potem Bejda Pierwsza dopiero. to chyba była u mnie Noelka. Dalej nie mam jej zbudowanej. Walka u mnie na C2 albo C3 i dalej też. A szkoda, bo z tego co wiem, tarczy ją chwalą bardzo. A jak ktoś jej Redhorna ubiera, to zamienia się w dobrego DPS-a. No, przydałoby mi się zbudować pod Abyssa. Mam niby żonglaka. Jungle u mnie jest pod tarczy, aby. Nie, głównie też. Tarcza i burst. A bo ty masz tam Tenacity, dwie części i Noblesse, dwie części. Muszę sprawdzić. Pamiętam. Bo tak ludzie budują właśnie, że Nie, plus Tenacity 4. na czwórka. Może być i tak. Patrz, co ja tu tworzę. O. końcu. W tylu latach. Czemu jojo? Żeby zginęła. No, widzę właśnie. Nie, popatrzę, co ona potrafi w ogóle, bo nic nie umiem.
Nic nie wiem czemu na jej temat. Czemu jestem sama? O, okej. Okay. Zająca. Ja wiem. Jej nauczycielką jest Madame Pink. To też wiem akurat z eventu. Czemu mi padła? Mnie pytasz? No ty masz healera. Zajebistego. Dolewelowanego. Ja pierdzielę, zginęła mi znowu. Jej. Teraz to już nie idzie jak krew z nosa, tylko jak krew z dupy. Pamiętacie, że nawet coś tam leczy ta jajo po 500 HP? No. Na pierwszym levelu, na 60. Mech. Na początek to jest nieźle, to znaczy, że jest potencjał. Mhm. Jakby leczyła po 100, to bym się zawiódł. Okej, okay, o. Jaki fajny. A ten dobrze w ogóle. Dobrze, że niczego nie odefa. Niczego sobie po prostu. O. Oddaj! Mój Shinsio go pragnie. O! Mój Shinsio potrzebuje sensownego piórka. Okej. Okay. Chyba tyle. No. Dzisiaj mi starczy. Mi też. Wyspać się po dzisiejszym. I na jutro muszę coś jeszcze nagrać. Kanapeczka z defa. O. Ne. Teraz dosyć takie mid. To ja dziękuję za uwagę. Widzimy się następnym razem. Hej! Dokładnie. Może ty założysz kanał? Nie. Czemu? Nie mam siły. Jak to nie energii. Ale ludzie lubią takich zgrachlaków. Rygoru. Bo ludzie lubią takich zgrachlaków, bo po prostu obserwują, kiedy padniesz, kiedy nie. Bardzo szybko. Nie mam problemu. Cincia se. Cinciasę podleweluję. Cincio. Albo jednak nie.